Krystyna i Eugeniusz Taczanowscy oraz dwójka ich dzieci, Neli i Artiom. To czwórka nowych obywateli naszego kraju, ale i miasta. Polskie korzenie, dzięki którym rodzina mogła skorzystać z programu repatriacyjnego, ma pani Krystyna, której prapradziadek z nieznanych powodów trafił na terytorium obecnego Kazachstanu. Czteroosobowa rodzina, jadąc do Suwałk, przebyła około 4000 kilometrów. Krystyna Taczanowska jest lekarzem, specjalizuje się w epidemiologii, ale prócz tego posiada specjalizację z dietetyki. Jej mąż jest ekonomistą i inżynierem. W Kazachstanie pracował w branży paliwowej jako menadżer do spraw zakupów. Dzieci są jeszcze małe. Neli jest w wieku przedszkolnym, Artiom w wieku żłobkowym. Przed nimi okres adaptacyjny. Miasto zapewniło rodzinie mieszkanie. Pomoże w pozyskaniu pracy. Na początek jednak intensywny kurs języka polskiego. Cała czwórka ma już polskie obywatelstwo i jak mówi pani Krystyna, są bardzo szczęśliwi, że mogli osiedlić się w naszym mieście. Do decyzji o przyjeździe skłoniła ich przede wszystkim troska o przyszły los rodziny. Polska ich zdaniem daje znacząco szersze możliwości. Decyzję o osiedleniu się w Polsce podjęli wspólnie. Nie zdążyli jeszcze poznać miasta, odbyli po nim zaledwie jeden krótki spacer, ale to wystarczyło, by miasto się im spodobało. Podczas krótkiego powitalnego spotkania państwo Taczanowscy dostali od prezydenta symboliczne upominki. To dwie flagi, narodowa, biało-czerwona oraz flaga miejska. Obecna na uroczystości przedstawicielka wojewody podlaskiego obdarowała nowych obywateli pokaźnym koszem słodyczy.